Zima, ferie. W Zakopanem jest oficjalnie 22 tysiące miejsc noclegowych, z tym, że najnowsze dane mówią, że w sezonie zimowym w Zakopanem zagrzebuje się grubo ponad 100 tysięcy ludzi jednocześnie. I gdzie śpi te 100 tysięcy ludzi, jak jest tylko 22 tysiące miejsc noclegowych? Od zagadka matematyczna. Dawniej liczono ludzi w Zakopanem po ilości sprzedanych bochenków chleba. No ale nie samym chlebem człowiek żyje i próbowano policzyć turystów po ilości sprzedanych butelek wódki i piwa. No ale wtedy wyszło, że w Zakopanem przebywa dziennie w sezonie kilka milionów ludzi. A nie wliczono w rachuby samogonki góralskie. Teraz liczy się turystów po ilości wody, jaką zużywa miasto. Ale okazało się, że jest to jeszcze bardziej płynne kryterium niż kryterium alkoholowe, bo zmęczeni turyści rzadko się myją i licząc po wodzie wyszło, że w Zakopanem jest dziennie w sezonie 35 osób. No, dane ciuteckie zanizone. Kryterium uliczne też nic nie dało, bo turyści łażą po grubówkach w te i z powrotem i niektórzy policzeni byli kilka razy. Tak więc Zakopanem nie da się policzyć ilości gości. Winna temu jest wyższa matematyka góralska, wyrażająca się wzorem A plus B równa się tyle, ile chce panocku. Bo jak tak spojrzeć z góry na góry i Zakopane, to zauważyłem, że w zimie wkoło Zakopanego jest biało, a w środku szara strefa. W Zakopanem bowiem obowiązuje niepisane prawo, że góral może wynajmować miejsca do spania na lewo. Ale warto przyjechać do Zakopanego, bo jest to miejscowość bardzo pokojowo nastawiona. Wszędzie widać napisy pokoje, pokoje, pokoje. No a władze miasta są zaniepokojone, że górale podatków nie płacą miastu od tych pokoi. No a z jakiej racji mają górale płacić podatki, jak to ich pokoje?